Marcin Fiołek, studio telewizyjne w polsce.pl. Zapraszamy na kolejny poranek w, naszej, w naszym studiu. Dziś gość wyjątkowy, yy, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Yy, panie ministrze, gość wyjątkowy, bo wygląda na to, że mamy bardzo wyjątkową sytuację na polskiej scenie politycznej. Przeglądam dzisiaj czołówki gazet, czołówki portali. Koniec trójpodziału władzy, autorytaryzm, skok na Sąd Najwyższy, Ankara w Warszawie. Zapowiedź manifestacji kodu, zapowiedzi palenia świeczek przez sędziów Stowarzyszenia Justitia. No słowem, koniec świata. Panie ministrze, co wprowadzacie takiego, że, że trzeba bić na alarm? Panie redaktorze, przede wszystkim nie czuję się wyjątkowy. I właśnie chyba cały problem wymiaru sprawiedliwości polega na tym, że część przynajmniej sędziów, którzy tworzą wymiar sprawiedliwości, przyjmowała, że są wyjątkowi. Jak to często się mówi elita, elit. Jesteśmy ludźmi normalnymi, którzy pełnią rolę służebną zarówno władza ustawodawcza jak i władza wykonawcza akurat reprezentuje i ustawodawczą i wykonawczą w jednej osobie jestem posłem i e, członkiem rządu ale sędziowie również pełnić muszą rolę służebną służebną wobec społeczeństwa wobec narodu wobe, wobec państwa i to wydaje mi się że część z osób e, niestety zapomniała o tej zasadzie e, dzisiaj wymiar sprawiedliwości jest chory i to ciężko chory. To jest diagnoza nasza, a to jest jeden z filarów obok właśnie władzy ustawodawczej, wykonawczej jest właśnie ten filar. Są to jest sądownictwo, wymiar sprawiedliwości. Choruje Panie ministrze, co do choroby, chyba mam wrażenie, nawet część waszych krytyków przyznaje rację, ale już co do diagnozy, no to jest, jest duży sprzeciw. Zacznijmy w takim razie, tak. przejdźmy do, do konkretów od tych tak. e, określeń o Ankarze w Warszawie. No ale wie jed... pan, pan redaktorze, ale co to za określenia są w ogóle? Przecież naprawdę, no, to, że reformujemy... Po raz pierwszy ta reforma jest prowadzona od 27 lat, tak naprawdę. To nawet dzisiaj w jednym z mediów miałem okazję cytować słowa pana sędziego Stępnia, który w 2014 roku dla jednego z mediów mówił, że źle funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. Trzeba to zrobić, że ogadżetowano sądownictwo sędziów, że dbano o wynagrodzenia, zapomniano do czego jest sądownictwo. My to reformujemy. To jest pierwsza reforma tak głęboka od 27 no to lat. Radę. Pan minister Ziobro, nawet z Mównicy Sejmowej, przypominał słowa Prezesa Rzeplińskiego o tym, że KRS jest pewną formą, no jeśli nie patologii, to pewnych błędów. I tak jak mówię, co do diagnozy choroby zgoda, ale już co do y, proponowanego leczenia nie. Zacznijmy. Ustawa o KRS, przyjęta, przyjęta w środę przez, przez Sejm, dzisiaj pewnie przez Senat. Y, panie Ministrze, czy wpływ polityków na, na skład KRS był za mały, że, że, że postanowiliście zmienić te reguły gry, czy, czy KRS źle funkcjonowała na tyle, że potrzebny był tak głęboki reset? A dobrze funkcjonowała, jeżeli przez 25 lat Panie redaktorze, w składzie Krajowej Rady Sądownictwa. Jest raptem dwóch sędziów reprezentujących najniższy szczebel sądownictwa, sądy rejonowa. Tych sędziów jest najwięcej, bo jest 9,5 tysiąca. No to znaczy, że to jest głos całego środowiska sędziowskiego. No nie, my pokazywaliśmy tak naprawdę wiele przypadków, gdzie Krajowa Rada Sądownictwa powinna była być tym głosem, a nie było. A nie była. Dopiero projekty pojawiły się, kiedy my już przedstawiliśmy propozycję, no to jako alternatywne projekty dopiero wówczas zosta zostały przedstawione dla środowiska, ale co robiono przez 27 lat, ja się pytam. Dlaczego? Co to znaczy upolitycznianie? No bo Krajowa Rada Sądownictwa, pamiętajmy jak ona była tworzona, to przecież politycy od początku weszli w skład Krajowej Rady Sądownictwa. A kim jest minister sprawiedliwości, jeszcze, jeżeli nie politykiem? A kim jest czterech posłów, dwóch senatorów, jeżeli nie politykami? No jednak, to są politycy. Jednak dziś wpływ polityków czy wpływ parlamentu na skład KRS-u będzie większy niż dotychczas. To trzeba przyznać uczciwie. Ale w jaki sposób? Znaczy... Chodzi o te wybory 15 sędziów. Panie że, no ale jest konstytucja, a konstytucja mówi o tym, że yy, zwierzchnią władzy ma naród. To nie jest jakieś wyświechtane hasło. To jest fundament naszego państwa i yy, suweren, naród ma prawo yy, kontrolować i ma prawo decydować o tym, kto stanowi jeden z filarów państwa. Decyduje o tym to stanowi władzę wykonawczą, ustawodawczą, ale jaki ma wpływ na władzę sądowniczą. No żaden nawet Trybunał Konstytucyjny ostatnio stwierdził przecież w swoim orzeczeniu, że niekonstytucyjnie zasiadają osoby w Krajowej Radzie Sądownictwa. Kto się tym interesował wcześniej? Kto się no, tym interesował? No właśnie, wcześniej? Mówimy o 2002, jeśli dobrze pamiętam roku, przez 17, prawie A. lat, 15 lat nie było tego postulatu. Nawet pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości tego nie zgłaszał z tego, co z tego znaczy, muszę powiedzieć, że chodzi tutaj o tą kadencyjność, tak? Jak ona ma być rozumiana, tak? No, czy ona ma być rozumiana jako grupowa kadencyjność czy indywidualna? Pan przywołał datę słusznie, bo do 2002 roku było rozumiane, że jest grupowa kadencyjność. Jak w Sejmie. Jak w Sejmie, czyli podobne, no, analogiczna sytuacja, czyli na przykład jak wygasa mandat posłowi po czterech latach, no to następny wchodzi na rok. Tutaj, jeżeli po trzech latach, po jakimś tam czasie, powiedzmy, po trzech latach w przypadku mhm, posła, to jasne. na ten rok oczywiście wchodzi następny z listy. Jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to jeżeli też wcześniej się kończy ta, ta kadencja, to się nie wybiera na kolejne cztery lata, tylko na tę brakującą, tą brak, brakującą cząstkę. To tak powinno być rozumiane. Ale od 2002 roku przyjmowano sobie indywidualne kadencje. Ale nie słyszałem du dużych protestów w Prawa i Sprawiedliwości, nawet w czasie opozycji, żeby to zmienić, żeby zgłaszali, nie było zgłaszanych projektów w sprawie resetu w KRS-ie, resetu zmian. Mam wrażenie, że to jest taka furtka, którą Państwo dzisiaj znaleźli, bardzo wygodna i tak jak Pan pan mówi, do, 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 do stworzenia tego resetu. Nie, Panie redaktorze, proszę pamiętać, że rozumiem o Pierwszym okresie rządów Pan, pan mówi. No proszę pamiętać, że to był bardzo trudny czas dla nas i to był czas znacznie krótszy niż w tej chwili. No, Zobaczyć, dobiega w tej chwili dwuletni czas naszych rządów i dzisiaj przedstawiamy te najważniejsze projekty ustaw, czy to już są ustawy, które dotyczą całego wymiaru sprawiedliwości, nie da się zrobić czegoś w bardzo krótkim czasie. To wymagało trochę czasu. Pamiętam spotkania z wyborcami jeszcze przed kilkoma miesiącami, gdzie mówili, już chcemy na to trzeba dobrze przygotować, to jest naprawdę zmiana fundamentalna dla funkcjonowania państwa, dla każdego z nas, dla pana, dla mnie, to ma znaczenie, kto będzie rozsądzał nasze sprawy, tego się nie da zrobić w krótkim czasie. To nie jest dla nas żadna furtka, natomiast sprawdzone to zostało przez Trybunał Konstytucyjny i Wiemy, że te przepisy są niekonstytucyjne, więc dzisiaj chcemy to zmieniać. A to politycznianie to jest taka nadmuchana sprawa, panie redaktorze. Co to znaczył politycznianie? Co to znaczyło no, to znaczy Pan może... kiedy było politycznianie? Wtedy, kiedy panie redaktorze na telefon był sędzia, kiedy ustalano z nim, to była prowokacja dziennikarska, ustalano z nim spotkanie. To było politycznianie. Ja dzisiaj nie słyszałem o takiej sytuacji. Po reformie sądownictwa, po reformie KRS-u, i sądów takie sytuacje będą niemożliwe. Mam nadzieję, że nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie, a ile? Do, do ilu takich sytuacji dochodziło, to trudno mi powiedzieć. Natomiast pamiętajmy o tym, że co to znaczy wpływ władzy wykonawczej na władzę sądowniczą, bo często to się podkreśla, że minister będzie miał wpływ i tak dalej. Panie redaktorze, w różnych państwach politycy mają wpływ na to, kto zostaje sędzią. Na Łotwie to parlament wybiera. W Niemczech ma bardzo silny wpływ minister sprawiedliwości, który, który decyduje o tym tak naprawdę tak naprawdę, kto zostaje, kto zostaje sędzią. W Szwecji decyduje minister sprawiedliwości, w Holandii składa wniosek minister sprawiedliwości, w wielu państwach tak jest. Także... To skąd, pana zdaniem, tak ostre oceny po waszych projektach? No bo, panie, panie, panie redaktorze, no, bo właśnie zaczęliśmy od tej wyjątkowości. Nie można mówić, że ktoś jest wyjątkowy, a jednocześnie oderwany od społeczeństwa, bo wyjątkowość to powoduje. Nie, jeżeli ja będę żył w pysze, będę uważał, że jestem wyjątkowy. Nie jestem wyjątkowy, ja służę. Mam jakiś czas swój i do wykonania określone zadania. Sędziowie również. A to, że patologie niestety przewijają się przez wymiar sprawiedliwości, to każdy z nas wie, to państwo podajecie jako media, co dziękuję oczywiście, że są różnego rodzaju patologie. I to trzeba zmienić. I dlatego są te projekty. I ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, to jest ustawa niezwykle ważna. Ona uzupełnia kilka innych. Ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zrobiliśmy. Ustawa dotycząca, przepraszam, przewlekłości postępowań zrobiliśmy. Czy też o jawności oświadczeń majątkowych zrobiliśmy? Jak głosowała opozycja? Jak głosowała opozycja w tych Dzisiaj mamy do czynienia z ustawą o Sądzie Najwyższym, gdzie jest rzeczywiście dyskusja i to o potęż, Sądzie Najwyższym za sekundę. Jeszcze, jeszcze dopytam jedno pytanie o KRS. Mówi Pan o tym wpływie polityków na skład, na skład KRS-u, na skład sędziów. Może trzeba było pójść na rękę częściom środowisk opozycyjnych, jak proponował choćby Kuki z 15 i zgodzić się co do większości dwóch trzecich w parlamencie, żeby była jakaś minimalna zgoda. Ponad podziałami, ponadpartyjna, ponad większościowa tylko. Panie redaktorze, wydaje mi się, że ten wybór, który będzie dokonywany tych 15 sędziów, jest w pełni transparentny, jest dobry. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniu nie innego ugrupowania opozycyjnego, ale samego środowiska sędziowskiego, które domagało się tego, że my chcemy mieć swoich kandydatów. Dobrze, bardzo proszę. Jeżeli was jest, 20 osób, sędziów, prokuratorów, proszę składajcie kandydatury. No to skąd wychodzi ten impuls? No Z samego środowiska sędziowskiego między innymi. A nie będzie pokusy, żeby żeby to byli wybierani sędziowie sprzyjający prawu i sprawiedliwości. Nie będzie pokusy wśród tych sędziów, żeby nie wydawali wyroków niekorzystnych, na przykład dla polityków. No dobrze, to w takim razie, panie redaktorze, to skoro tak chcieliśmy, to jest dobre pytanie, to dlaczego w ustawie o ustroju sądów powszechnych zdecydowaliśmy się na wprowadzenie przepisu dotyczącego losowego przydziału spraw? Przecież to dzisiaj w niektórych sprawach przewodniczący wydziału decydują o tym, który sędzia zajmie się pana sprawą. Często zmieniają zresztą z dnia na dzień skład tego. No, no dlatego mówię, no, chodzi tutaj o, w kontekście tych zmian, które my proponujemy, żeby była niezmienność składu. Ale to najważniejsza sprawa. My przygotowaliśmy algorytm. I skoro chcemy tak bardzo polityczniać, skoro jest tak, jak mówi opozycja, jest taka obawa, że chcemy, żeby sprawy trafiały do konkretnych sędziów, to dlaczego chcemy? Bo to logi logika w tym wszystkim, tak? Dlaczego? Chcemy losowego przydziału spraw, bo chcemy, żeby był system transparentny. My odchodzimy od tego przez 27 lat. Nikt nie potrafił tego zrobić. Nie przygotował takiego programu losowego przydziału spraw. No przyzna pan, jak losowo coś o czymś decyduje, to jest inaczej niż jeżeli ja decyduję o tym, do kogo sprawa trafi. A w niektórych sprawach takie sytuacje mogą, nic, mogą mieć miejsce. Panie ministrze, ustawa o Karest to chyba jednak nic w porównaniu ze wspomnianą przez pana zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym. Tak, bo tutaj tak. e, największy sprzeciw, najbardziej radykalne hasła. E, najpierw zapytam o tempo zmian. Dlaczego projekt został zgłoszony no, wieczorem o 23? Mówi Monika Olenik, pisze dzisiaj nocna zmiana pod. Pod, pod, pod na, na wiejskiej. No i wreszcie, dlaczego to tryb poselski, a nie rządowy y, z konsultacjami społecznymi? A o której i... godzinie mieliśmy złożyć? O 8.15, 12.30 czy, czy o 15.10 by było lepiej? No, został złożony, został złożony po prostu projekt, bo jest określony termin, w którym ktoś ma ochotę składać konkretne projekty. I został złożony ten projekt. No, to jest projekt poselski, proszę pamiętać, nie pytać mnie też, bo ja nie jestem, z, nie podpisałem się pod tym projektem, aczkolwiek się. Podpisałby Zgadza. się pan, rozumiem, dzisiaj. Ale zgadzam się, no, <laughs> oczywiście pod tymi rozwiązaniami, ale to jest projekt poselski, natomiast straszenie, to co robi pan przewodniczący Neumann z będziecie odpowiadali, my wam, to jest krośba, panie, panie redaktorze, to jest rzecz niesłychana, tak, za co, co są, b, b, poseł będzie odpowiadał za to, no przecież trochę powściągnąć trzeba emocje, natomiast Sąd Najwyższy nie jest osobną wyspą. Pamiętajmy, że Całe szkolenie, czyli Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, to jest raz. Dwa, ustawa o ustroju sądów powszechnych, dwa przeszło KRS, Krajowa Rada Sądownictwa, jest procedowana, fundamentalna zmiana, no bo to o, sędziowie, tak, decydują tak naprawdę o tym, kto dalej będzie tam w najważniejszych sprawach, na przykład to będzie sędzią. Komu się przedstawia wniosek, kto jest w tych wnioskach przedstawianych do prezydenta. No ale są najwyższy nie jest z Bogą Sąd Najwyższy pełni niezwykle ważną rolę. I dlatego jest ten projekt. Ty dlatego Sąd Najwyższy budzi tak wiele kontrowersji, no bo jednak rozwiązanie, kiedy minister sprawiedliwości wskazuje no, palcem, który z sędziów dzisiaj Sądów Najwyższego zostanie na stanowisku, który przejdzie w stan spoczynku, no budzi delikatną więc kontrowersję i, i, i przywołuje na myśl, no, myśl o, o ręcznym sterowaniu Sądem Najwyższym. W najbliższym czasie przedstawimy Państwu informację dotyczącą tego, jak funkcjonują Sądy Najwyższe w innych krajach i jaki wpływ jest ministra sprawiedliwości, przedstawiciela władzy wykonawczej na to, kto w tym Sądzie Najwyższym może zasiadać. Ja tylko się posłużę przykładem niemieckim, co jest, zajrzałem do konstytucji wczoraj mm, odpowiednik naszego sądu najwyższego i wpływ władz wykonawczy jest w ogóle nieporównywalny. Natomiast pan mówi o bardzo specyficznej sytuacji. Ponieważ jeżeli wejdą w życie te przepisy, to w momencie, kiedy wszyscy by przeszli w stan spoczynku, to proszę mi powiedzieć, kto wypełniłby tę lukę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Sądu Najwyższego. A podam panu dwa przykłady. Przykład pierwszy na przykład rozstrzygnięcie zażalenia na. Cofnięcie immunitetu. Rozstrzyga sąd najwyższy, o ile pamiętam, prawda? Kto miałby rozstrzygać? Ile mamy czekać? Miesiącami na to, aż się ukonstytuuje sąd najwyższy? Tak Może my? trzeba było poczekać na nową. Na, nowy, na nowy nowych skład. zasadach? Ta. Nie. Albo sytuacja, panie redaktorze, że dajmy na to zabójca, który dostaje, rozumie pan, karę 25 lat pozbawienia wolności. W pierwszej instancji sprawa trafia do apelacji, bo apelacji sprawa trafia do rozstrzygnięcia. Sąd drugiej instancji decyduje się na to, że tak naprawdę powinno być dożywocie. Uchyla. To, to rozstrzygnięcie, natomiast jest skarga na uchylenie, która idzie do Sądu Najwyższego i jest kwestia środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania. Jakby nie było Sądu Najwyższego, to co mają wypuścić? Te, nie, to może, może stary skład Sądu Najwyższego mógłby obradować i pracować do momentu ukształtowania nowej, nowej to struktury. To jest sytuacja przejściowa, jeszcze raz mówię, to jest sytuacja przejściowa do czasu konstytuowania się nowego Sądu Najwyższego. Jest taka możliwość, czyli bardzo wyjątkowa sytuacja. Natomiast też proszę pamiętać o tym, że już niezależnie od tego, jakie są rozwiązania międzynarodowe, że to nie oznacza, że minister będzie wpływał na orzecznictwo, na przykład, tak? że będzie decydował czy w przyszłości, że ty będziesz sędzią, czy nie będziesz sędzią. To sędziowie będą decydowali, i jest przecież to w, tej, w tym projekcie. To sędziowie będą decydowali, kto będzie tak naprawdę sędzią, prawda? Bo to KRS będzie przedstawiał konkretne wnioski. To oni będą decydowali, żeby przedstawiać kandydatów konkretnych. Oni, kto ma być sędzią. Nie się pan, panie ministrze, że to skrócenie kadencji, sądzie. Najwyższym. Skrócenie kadencji w KRS-ie otworzy taką furtkę z kolei na przyszłość. Przyjdzie za 2, 6, 7 lat y, inna partia, nazwijmy to z, zblatowana z, z dzisiejszą trzecią RP i powie, resetujemy jeszcze raz, tylko jeszcze głębiej. Pójdziemy jeszcze głębiej, jeszcze bardziej szybko. I co wtedy? To znaczy, nie mam zdolności przewidywania przyszłości, więc trudno mi powiedzieć w tym momencie. Natomiast jestem przekonany, że my to robimy... Znaczy, my to robimy w zgodzie z naszym sumieniem, robimy to w zgodzie z przepisami prawa. To nie jest... I z rozwiązaniami pewnymi, które w świecie funkcjonują. Ale na tych przepisach prawa się skoncentruje. Kwestia wygaszania, czy przenoszenia w stan spoczynku yy, sędziów, bo tutaj jest taki zarzut. Dlaczego tak robicie, że przenosicie w stan spoczynku, nie wolno wam robić tego, bo jest konstytucja i tak dalej. No dobra, ale konstytucja daje prawo, jeżeli są zmiany ustrojowe, do tego, żeby tego rodzaju przeniesienie ja nastąpiło. Ja tylko obawiam się, że za kilka Lat, znów będą zmiany ustrojowe i znów będzie duży, duży reset w, w, w sądownictwie. Tylko dlatego, że no właśnie, że będzie zmiana władzy. Czy to nie zorganizuje pracy sądów na, na, na Mówię, lata? Mówię, że nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości. I dlatego wiem więcej... jedno, że nawiązujemy w jakimś sensie do przeszłości. Mhm. Dlatego, panie redaktorze, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym on nawiązuje do rozwiązań z 1928 roku. Wtedy były dwie izby. Dzisiaj te dwie, dwie, są trzy izby, prawda? Izba Prawa Publicznego, Prawa Prywatnego i Izba Dyscyplinarna. My nawiązujemy do rozwiązań, które miały miejsce w okresie międzywojennym. A to, co najbardziej boli, sędziów, niektórych, bo nie wszystkich. Pani wierzy w to, co mówi opozycja, że sędziowie wszyscy są przeciwni. To jest nieprawda, mhm. to jest nieprawda. Macie nie... sygnały ze społeczeństwa. Ale oczywiście, a sędziów, pan myśli, że, że na, na ulicy nie potrafię porozmawiać z sędzią? Czy ja, ja nie znam tego środowiska? Czy prokuratorów, sędziów, ludzi, którzy są ze środowiskiem, szeroko rozumianym środowiskiem związani? Przecież to nie jest tak, wie pan, że wszyscy jak jeden mąż stają za tym, żeby rzeczywiście nie było żadnych zmian. Trochę bo... cicho o tych, którzy są za. No A wie pan, no, sędzia nie może prowadzić działalności politycznej. To, to też, że... A dużo sędziów gdzieś prowadzić, jak z no, tego co widziałem. Ale oczywiście no, są tacy, którzy się nawet przyznawali w przeszłości do e, określonych grupowań politycznych, że sympatyzują z nimi, tak? No, ale nie, nie wolno prowadzić. Ostatni, ostatnie zasady. pytanie w tej, w tej ale sprawie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, tak? jeżeli chodzi o to wygaszanie, panie redaktorze. Przecież to nie kto inny, tylko Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach z 2013-2016 roku mówił, że nie jest to zasada absolutna, że nie można przenieść w stan spoczynku i nieusuwalność tego. że sam Sąd Najwyższy ale dał czy... zielone światło ale do tego, czy... Oczywiście, w przeszłości. Bo, bo, bo dlatego, że się chroni interes wymiaru sprawiedliwości, a nie interes indywidualnego sędziego, to jest raz. I w jednym z orzeczeń, właśnie w maju 2016 roku sąd najwyższy podkreślił, że może to zrobić podmiot zewnętrzny, nie wskazując go, bo konstytucja nie wskazuje ze względu na zmiany ustrojowe możliwość y, przeniesienia w stan spoczynku. To sąd najwyższy przecież sam określił. To pytam tylko, panie ministrze, czy jest możliwa zmiana tego projektu jeszcze w trakcie prac nad ustawą w komisjach sejmowych i tak dalej, czy to jest tak, że ani kroków w tył i tutaj żadnych... Nie, bo Panie liberalizacji, rektorze, ale przecież kwestia jest taka, że my rozpoczęliśmy pewną dyskusję, tylko nie może to być dyskusja. Tak prowadzona, jak niektórzy chcieliby prowadzić, czyli okazja do y, na przykład y, wtargnięcia na teren Sejmu i wynoszenia obrazy gdzie w świat. To jest fatalna rzecz. Nie wiem, kto się z tego dzisiaj cieszy. Może ci, którzy stali na konferencji prasowej, mówili o zamachu, mówili o tych rzeczach, o których pan mówił na początku. Nie wolno, bo polityk musi ważyć słowa. My jesteśmy odpowiedzialni za ludzi i za bezpieczeństwo. Opozycja też. Panie ministrze, na koniec wątek z innej troszkę beczki, ale z pana bezpośredniego podwórka, czyli walka z jugedemptami tak naprawdę. Jeśli mogę tak powiedzieć. Nie, że... nie, nie, nie walka z Jugendamtami. Tego tak, oni tak, tak nie określili. Mhm. Znaczy, chodzi, o, chodzi o zmiany w, w relacjach z naszym niemieckim partnerem, które pozwolą tak. na bardziej e, no, chyba takie ludzkie podejście do problemów z, z zabieraniem dzieci przez Jugendamt. E, tak, to jest kwestia delikatną Was zresztą podnoszona w mediach e, dosyć mocno. Tutaj nie chcę mówić o walce w żadnym razie, natomiast zmianie sposobu relacji, relacji pomiędzy stroną niemiecką a Polską w, kwestii, w kwestiach opiekuńczych, którymi zajmuje się instytucja. Chodzi o to, żeby nas, dzieci na przykład trafiały do rodzin udentam, gdzie mogłyby po polsku. No właśnie, chodzi o to, że w sytuacji, kiedy dzieci są odbierane na przykład obywatelom Polski za granicę, żeby one trafiały nie do rodzin niemieckich, tylko do rodzin polskich, do rodzin zastępczych. To jest bardzo ważne, ale przy tej okazji chcę powiedzieć jedną rzecz, bo to nie chodzi tylko o sprawy niemieckie. Mogę panu zdziwi, zdziwić, zaskoczyć państwa. Mhm. Że są kraje w Europie, gdzie funkcjonują systemy o wiele trudniejsze, gdzie w ogóle nie ma dyskusji. Bo tutaj ze stroną niemiecką chcę powiedzieć i rozmawiałem z panem. Właśnie ambasem. jak Berlin reaguje w tej sprawie. Pozytywnie, otwarcie. Będzie niedługo spotkanie, tak zwana kwadryga, tak sądzę, w najbliższym czasie, kiedy spotkają się przedstawiciele kilku ministerstw i z Polski i z Niemiec i będziemy rozmawiali na temat tego, jak rozwiązać problem, bo to jest problem. I na razie spotykam się, nie ukrywam, z otwartością ze strony niemieckiej i mam nadzieję, że tak będzie. Ale w przypadku niektórych innych państw europejskich jest problem i to bardzo poważny, dużo bardziej poważny. Ale to państwa na antenie będę o tym mówił. I jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Przygotowaliśmy reformę, jest w tej chwili w Komitecie Stałem Rady Ministrów reforma dotycząca porwań rodzicielskich, czyli tych spraw, które są w trybie konwencji haskiej rozstrzygane. Niedługo, panie redaktorze, będzie ten projekt w parlamencie i to będzie ogromny krok zmieniający. Nie 300 sądów, a 11 sądów pierwszej instancji. Odwoławczy jeden, a nie 45. I Zakaz wyboru. Za będziemy o tym jeszcze, jeszcze nie instancji. raz i nie dwa rozmawiać, bo jak Państwo widzą jak Pan Minister też pewnie widzi, reforma wymiaru sprawiedliwości to coś, co bardzo mocno elektryzuje opinię publiczną i będzie pewnie jeszcze elektryzowała przez długi czas. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójczyk był moim i Państwa gościem. Zapraszamy za chwilę do kolejnej części naszego programu.